Okej, dzień dobry, witamy wszystkich dzisiaj na naszym spotkaniu, a dzisiaj będziemy mówić o tym, czy naprawdę to, że nam przybywa lat, to jest takie konieczne z tym, czy to jest powiązane z tym, że musimy się czuć takie po prostu staro, że nie możemy się ruszać, że nasz styl życia będzie się zmieniał, bo po prostu ja uważam, że wiek to jest tylko cyfra. Po prostu. I tak naprawdę to możemy czuć się coraz lepiej, im więcej mamy lat. Przynajmniej w moim tak przypadku była. Nie wiem, jak u ciebie, Elżbieta. Moje nazwisko dr Grażyna Pajunen. Jestem dzisiaj z Elizabeth Kaflik. Także witam wszystkich i bardzo, bardzo prosimy o komentarze, co wy o tym sądzicie. Czy uważacie, że wiek to tylko cyfra, czy rzeczywiście trzeba się czuć staro i trzeba się z tym po prostu pogodzić? Co wy o tym sądzicie? I co ty, Elizabeth, o tym myślisz? No, muszę ci powiedzieć, że ja za 3 miesiące będę miała 69 lat, także Wow. jeszcze mam 68, ale ja w tej chwili czuję się lepiej niż miałam 30 parę lat. I ciężko w to uwierzyć, ale taka prawda jest. Ja miałam bardzo dużo problemów, a jednak w tej chwili czuję się bardzo dobrze, żadnych leków nie biorę i dużo mam energii i cały czas coś robimy, coś pracujemy. No ja widzę właśnie w ogródku Oczywiście, i tak. ciągle podróżujecie i ciągle jesteś cały czas w ruchu. Z tego co ja wiem, ile razy zadzwonię, a to jestem tu, a to jestem tam. W domu nie Tak, siedzi. i wiesz, pracujemy społecznie, udzielamy się bardzo. I jeszcze ja chodzę do domu seniora i pamiętam, jak na początku poszłam, no to takie komentarze były: o, a co ty tutaj robisz? Czy wiesz, że żeby tutaj móc przychodzić, to trzeba mieć 60 lat? A ja sobie myślę, haha, no to fajno, nie? Fajny komplement, bo ja 68 mam, a oni mówią, że według nich to ja jeszcze nie mam 60 lat, także no No fajno na tak słyszeć coś. wyglądasz i na pewno ale co to znaczy? To znaczy, że to my jesteśmy wyjątkami, bo ja będę miała w grudniu, czyli w następnym miesiącu, dokładnie za miesiąc, 72. I komukolwiek nie powiem, ile? 72? To jest niemożliwe. Także, ale to jest możliwe. I słuchajcie, ja to samo jak ty, Elizabeth, że parę lat temu. Ja w zasadzie od dziecka miałam problemy z kręgosłupem. Od dziecka. Mój tato pod koniec życia nie mógł chodzić. To go załamało kompletnie, bo człowiek pełen energii i był naprawdę psychicznie nie wytrzymał, bo po prostu był przywiązany praktycznie do łóżka pod koniec życia. Ja mam jego kręgosłup. Także ja sobie postanowiłam, mowy nie ma. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, ażeby do tego nie dopuścić. Jak na razie chwalić Pana Boga, nawet nie mam żadnego problemu. Kiedy jeszcze parę lat temu, to już się przyzwyczaiłam do tego, że mój kręgosłup nie bolał bez przerwy. Zresztą ty miałaś podobną sytuację. No Ten tak, ja kręgosłup miałam. nie bolał bez przerwy. Dzisiaj w ogóle. Ja nie mam problemu. Ja chodzę na klasy takie jak na przykład bar. Bar to jest tak jak balet. Bardzo intensywne ćwiczenia. Tak jak się patrzę dookoła, to te dziewczyny dookoła chyba nie mają więcej jak 50 albo 40, bo to jest intensywny balet. Takie klasy się nazywa bar. I ja sobie z tym radzę świetnie. Nikt nie wie tam, że mam tyle lat. Także no ty miałaś w ogóle niesamowitą historię z kręgosłupem. No ja tak samo właśnie, ja miałam 30 parę lat, jak miałam, zaczęły mi się problemy z kręgosłupem i to trwało 28 lat, ale znalazłam wspaniałą rzecz dzięki tobie
I z tego wyszłam. Także można, jeśli się szuka, jeśli się próbuje i ludzie myślą tak, o, daj mi jedną pastylkę, ja sobie wezmę i mnie to pomoże. Niestety, trzeba po prostu pracować nad sobą. Wczoraj byłam u dentystki i też dentystka powiedziała, jak ty wyglądasz ładnie więc się pyta, bo wie, że książkę mamy, bo daliśmy książkę im. No Tak. i mówi, a co ty takiego robisz? Co? Jaka dietę jakąś prowadzisz? I ja mówię, że ja w diety nie wierzę absolutnie w żadne, bo każda osoba jest inna i my Dokładnie. musimy wiedzieć, wiesz, co dla mnie dobre, nie znaczy, że dla ciebie dobre. Także ja nie wierzę w diety, ale wierzę w przyzwyczajenia. Jak mamy zdrowe przyzwyczajenia, i mówię, ja zaczynam dzień od szklanki wody. I Ja musimy też. dużo pić, tak? Ludzie nie piją, są odwodnieni. Ćwiczenia, tak jak ty mówiłaś, my też. Ja chodzę na jogę i chodzę na ćwiczenia, na siłownię. Chodzimy 2 razy w tygodniu minimum, 3 razy w tygodniu i mamy takie specjalne programy dla siebie przystosowane. I to też jest ważne, prawda? No i ta dieta, I wszystko to musi jest być bardzo ważne. zbalansowane. To jest Tak, bardzo tak. ważne, co powiedziałaś, że ćwiczenia przystosowane do ciebie, bo każdy Tak. ma inny problem. I właśnie ćwiczenia przystosowane do ciebie. O to Także, chodzi. no, to jest niesamowite. I teraz tak, szybciutko, dobrze. To my się czujemy świetnie. Czy my jesteśmy wyjątkami? Nie. Wiele osób wokół nas się czuje dobrze. To teraz podsumowując szybciutko, jeżeli mamy poradzić, bo to chcę, żeby to było krótko, żeby się nie rozwodzić na ten temat, tak? Co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić, żeby pomóc ludziom, żeby również czuli się dobrze, żeby nie musieli wylądować na wózku inwalidzkim, żeby nie musieli mieć pomocy potem, tylko mogli o siebie zadbać do końca życia, żeby mogli cieszyć się tym życiem. Co tak naprawdę trzeba zrobić? Bo ja uważam, że nasz organizm jest tak pięknie stworzony, tak niesamowicie, że się sam potrafi odbudować. I to jest naukowo stwierdzone. Czyli jeżeli organizm się sam potrafi odbudować, to my przeszkadzamy mu. W jaki sposób? W jaki sposób my przeszkadzamy? My nie dajemy naszemu organizmowi składników, żeby się mógł odbudować. To jest tak, jak wyślesz do odbudowy domu robotników, bardzo wykwalifikowanych, ale nie dasz im żadnych materiałów. Czy oni ci mogą ten dom odbudować? No nie mają jak, prawda? I tutaj Oczywiście. właśnie chodzi o to, że my musimy dać te materiały. Także będziemy mówili, jakie te materiały, zaraz podsumujemy. Ale oprócz tego właśnie te ćwiczenia. Dlaczego? Bo to jest tak, jak dajemy do motoru, dodajemy oleju, tak? Ale jeszcze trzeba tym pokręcić. I to samo. My musimy tymi stawami poruszać. Jeżeli cię staw boli i nie ruszasz nim, on zastygnie i potem już w ogóle nim nie ruszysz. Czy to jest staw biodrowy, a szczególnie biodrowy, który działa również na stopy i na kolana, i na, w zasadzie i na szyję nawet. Sobie nie zdajecie sprawy, jak to wszystko jest powiązane. I dlatego ćwiczenia na całościowo, na rozciąganie są trzy rzeczy. Rozciąganie, siła, trochę siła i oprócz tego aerobik, czyli takie interwały. Czyli na przykład przez 30 sekund idzie bardzo szybko się poruszam i spokój. Na przykład jak idziecie na spacer. Przez 30 sekund bardzo szybkim tempem, tak żeby aż serce się zaczęło pompować. I potem spokój. Na przykład na minutę, dwie, trzy. I potem znowuż zrobić sobie takie 3-4 interwały. Bardzo wzmacnia serce i układ krążeniowy. Dobrze, masz coś Jeszcze do chciałabym dodać tak, bo fajne to wszystko, co powiedziałyśmy, ale jeszcze, wiesz, ta potęga podświadomości.
bo często my jesteśmy zaprogramowani. Ja byłam zaprogramowana i już mnie zaprogramowano, że kiedyś tam już będę na wózku inwalidzkim z moimi problemami z kręgosłupem. Więc jak jesteś zaprogramowana i nie wierzysz, że z tego wyjdziesz, i już jak ja rozmawiam z ludźmi, to mówi, co ty chcesz? Przecież ja już mam 70 lat. Ja mam 80 lat, to chyba normalne. Więc ja próbuję mówić, nie, to nie jest normalne, ale ten program, który jest zakodowany tak głęboko, powoduje to, że ludzie nie wierzą w to, że mogą z tego wyjść. I tu jest chyba największy ten problem jest, bo na ćwiczenia łatwiej jest iść, dietę zmienić, nawet te suplementy sobie kupić i brać, ale jak mamy tak mocno zakodowane, że my, to jest normalne, że my powinniśmy już w tym wieku być w bólach i mieć cukrzycę, mieć te cholesterol podwyższony, czy tam ciśnienie, więc z tego nie wyjdziemy. Musimy Jak przestać to się można programować. zmienić? Jak się można przetransformować? Bo no nie możemy sobie powiedzieć, o, ja dzisiaj już wierzę, że to nie jest, prawda? Ja myślę, że wiedzę, trzeba zbierać wiedzę, trzeba być otwartym na tą wiedzę, że jak słyszysz coś nowego, to nie musisz mi wierzyć, ale teraz jest taki dostęp do materiałów. Idziesz na internet, poczytaj sobie, zbierz te informacje i nie słuchaj jednej osoby. I spróbuj małe postępy, małe, bo każdy wygrana, że tak powiem. Na przykład, wiesz o tym, że nie powinieneś jeść cukru, prawda? Ale tu ci korci, tutaj, bo to jest nauk, to jest po prostu nauk. Tu ci podają donaty. Ach, czy mam sobie odmówić? Może jeszcze ten jeden zjem, tak? I od jutra już zacznę. Widzisz, naucz się powiedzieć nie. Naucz się powiedzieć nie. I napisz sobie, dzisiaj mam niesamowitą wygraną. Nie zjadłem tego donata. Czy jakiś inny problem, prawda? Niech to będzie, że ćwiczenie. Pada deszcz, a ja miałem iść na spacer. Ale załóż sobie kurtkę i idź na ten spacer, nawet jeżeli jest zimno i pada deszcz. I to jest wygrana. Czyli od razu nie przetransformujemy się, przynajmniej normalnie. Jest to niemożliwe, żeby z jednej osoby nagle się stać drugą osobą. Ale stopniowo możemy to zrobić. Tak, I to właśnie już dlatego pomierzymy. ja dlatego mówię o tych przyzwyczajeniach. Tak. Zmieniajmy przyzwyczajenie. Tak. Zacznijmy od cukru, zacznijmy czytać skład na produktach. Jeśli widzisz, że już nie ma możliwości kupić cokolwiek bez cukru, ale już nie kupujcie, jak jest ten kukurydziany syrop, bo to jest taka trucizna. Poza tym wszystkie te produkty, które są te diet, niby na odchudzanie, to one bardzo niszczą organizm i w sumie to ludzie bardziej jeszcze tyją. Jest tak dużo rzeczy, które można uniknąć. Trzeba nauczyć się czytać etykietki i wiedzieć, że to nie jest dla mnie dobre. Jeszcze Grażynka chce dodać, że nie ten bohaterem jest, co potrafi powiedzieć, nie, ja nie zjem tego donuca, niż po prostu, bo wszyscy jedzą, to ja też zjem. Tak jak wszyscy. Nie, musi się nauczyć powiedzieć, nie, ja tego nie będę jeść. A wybieram sobie to. Nie będę pić sody czy tam Coca-Coli, tylko wybiorę sobie wodę. Dokładnie. I to nie jest łatwe. Ja to się zgadzam z tym. Bardzo często potrzebujemy jakiś support system, czyli kogoś, komuś powiemy, chociażby powiemy, słuchaj, dzisiaj wygrałem. Tam podawali donaty, a ja go nie zjadłam. Albo zapisz sobie gdzieś, bo po prostu to są takie małe, wygrane kroczki, które doprowadzą cię. To jest droga. Masz drogę. I od razu, jak samolotem wylatujesz z Nowego Jorku do na przykład Los Angeles, to masz tylko wyznaczoną drogę. To nie znaczy, że się od razu znajdziesz w tym Los Angeles, ale jeżeli w dobrym kierunku idziesz, to w końcu się tam znajdziesz, tak? I to jest to samo. To samo w naszym życiu. Cokolwiek nie chcemy osiągnąć.
I to jest to samo, czy to będzie właśnie nasze zdrowie, czy to będzie zarobienie pieniędzy. Po prostu robienie rzeczy, które powinniśmy robić systematycznie. Systematycznie. To mogą być właśnie to prowadzi do tych przyzwyczajeń w końcu, bo właśnie zmiana przyzwyczajeń po prostu to trwa. Ale jeżeli będziemy to robić, to w końcu, tak jak ja pamiętam, kiedyś ja zawsze słodziłam herbatę, a potem jak biegałam, to mnie zależało na tym, żeby, przypuśćmy, wygrywać. I trener powiedział, no musisz schudnąć, czyli ja powinnam, bo byłam sprinterką, to musiałam schudnąć, w związku z tym herbaty nie słodzimy, tak? Na początku to było coś ohydnego, potem ja teraz nie mogę herbaty z cukrem wypić, bo mi nie smakuje. Także to jest wszystko kwestia czasu. To jest wszystko kwestia czasu i to jest możliwe do zmienienia. Jeszcze Grażynka, chciałam dodać, że żeby to wszystko osiągnąć, to trzeba nauczyć pokochać się siebie. Bo pamiętajcie, nie możemy nikomu dać czegoś, czego nie mamy. I jak my siebie pokochamy, to wtedy będzie nam łatwiej te zmiany zrobić. No i oprócz tego jest, trzeba zrozumieć też na przykład, dlaczego jest nawilżenie organizmu tak niesamowicie ważne. Bardzo ważne. Po prostu i dlaczego picie samej wody nie wystarczy. To też musimy posiąść tą wiedzę. Po prostu jeżeli my tracimy główne składniki naszej tkanki łącznej, które jest kolagen, kwas hialuronowy, siarczan, chondroityny, tak, to są te składniki takie główne, i są inne jeszcze, oczywiście glykogaminoglykans tam w tym wszystkim, ale to są takie główne. Jeżeli my je stracimy, a szczególnie ten kwas hialuronowy, który on to działa jak gąbka, on przyciąga 1000% swojej własnej wagi wody. Czyli jeżeli jego nie ma i my wysychamy, a praktycznie jeżeli mamy już ponad 40 lat, to już połowę tego kwasu nie mamy w organizmie. Po prostu dlaczego? Bo mamy taki styl życia, jaki mamy. To jest po prostu naukowo zbadane. Czyli jeżeli tego nie uzupełnimy, to wodę pijemy i ona po prostu przez nas przechodzi, a nie nawilża nam organizmu. Także takie rzeczy musimy się, że tak powiem, nauczyć czy sprawdzić, bo wiedza jest konieczna. Zastosowanie tej wiedzy daje nam rezultaty, oczywiście. Bo samo to, że się dowiemy o tym, to jest za mało, tak? Także jest bardzo ważne, bo woda jest bardzo potrzebna do również usuwania toksyn z organizmu i również żeby jakieś składniki odżywcze dodać. Teraz ostatnio, Ela, wiesz, widziałam na YouTubie, jest w Polsce taki trener od biegania. On organizuje takie na bieganie różne zgrupowania, bardzo, bardzo fajne, bardzo popularne. I on właśnie nagrał wideo o tym, broń Boże, nie kupujcie żadnych kolagenów, bo one nie działają. One nie działają na stawy. I on ma rację, bo większość produktów na rynku wam nie pomoże. Dlaczego? Bo on dokładnie powiedział, po prostu na przykład do stawów w pewnym wieku, już tak po 30 parę lat, już nie ma dopływu krwi. No więc jeżeli tam nie ma dopływu krwi, w związku z tym, co się dzieje? My sobie bierzemy jakiś kolagen, czy sobie bierzemy jakieś glukosaminę, czy jakieś inne rzeczy i to nie dotrze tam, po prostu, bo nie ma jak, tak? Także to jest taka ważna rzecz, że jak bierzecie ten BioCell, on ma zoptymalizowaną komórkę. Bierzemy go spod języka bezpośrednio do komórek i on odbudowuje nam płyn stawowy. I przez ten płyn stawowy te wszystkie składniki odżywcze tam się mogą dostać. A bez tego to wszystko jest zmarnowane pieniądze. Także wydajecie pieniądze na bardzo drogie, przypuśćmy, kolageny czy bardzo drogie suplementy, nawet siarkę, która tam się po prostu nie dostanie. Także on ma rację.
ale on nie zna naszego BioCell. Także warto by mu powiedzieć o tym. Jeżeli ktoś ma z nim kontakt, to by warto było, żeby on się o tym dowiedział, bo on pracuje z wieloma biegaczami, których jak biegasz, to bardzo, bardzo, bardzo to wpływa na stawy i bardzo by im to było potrzebne. Także masz jeszcze coś, Ela? Nie, ja myślę, że już powinniśmy kończyć, Regulacja jeśli to hormonów, nie. bez hormonów. Także podsumowując, odbudowa tkanki łącznej, odbudowa jelit, regulacja hormonów, bez hormonów, wszystko bez skutków ubocznych. Pamiętajcie, naturalne, bez skutków ubocznych, bo nasz organizm to potrzebuje. Jak coś boli, to znaczy, że nie powinniśmy tego uśmierzać, że tak powiem, czy wyłączać tego bólu, ale na odwrót, żebyśmy mogli, wtedy organizm mówi: pomóż mi, pomóż mi. Czyli znaleźć przyczynę, dlaczego ten ból następuje i tak jak Piotr powiedział, tak? Znajdź przyczynę, skutki ustąpią. Czyli Ustąpią. usuń przyczynę, skutki ustąpią. I to jest święta prawda. Święta prawda. Także i niestety dobre jedzenie jest bardzo ważne, ale samo jedzenie nam stawów, nawet najlepsze, nam nie odbuduje, bo po prostu te skła, jeżeli już się to zniszczyło, jeżeli jest dobre jedzenie i dobry styl życia, to nie doprowadzimy do tego stanu. Natomiast jeżeli już doprowadzicie do tego stanu, to po prostu w tym momencie trzeba to wszystko uzupełnić, odbudować i czuć się super do końca życia. Także napiszcie pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, ale co ja chcę powiedzieć, jeżeli ktoś to teraz słucha, to macie możliwość kupienia tych produktów, o których my mówimy, które odbudowują tkankę łączną, regulują nam jelita, pomagają na hormony, szczególnie dla kobiet, czyli usunięcie tych wszystkich negatywnych skutków, czy przypuśćmy w trakcie okresu, czy później przy menopauzie. Teraz mamy prawie 40% zniżki i dzisiaj jeszcze jest za darmo przesyłka. Także skorzystajcie z tego, skontaktujcie się z nami, napiszcie pod filmem, my się z wami skontaktujemy i wam pomożemy w tym, żebyście mogli zamówić. A jeżeli ktoś już ma swój account, no to oczywiście skorzystajcie z tego, bo są fenomenalne, fenomenalne paczki i tak jak mówimy, zdrowie to jest inwestycja, czyli wydatek na zdrowie to jest inwestycja. Inwestycja. Mój mąż mówi, jak to inwestycja? Musisz mieć zwrot na zainwestowany kapitał. Ja mówię, no właśnie, masz zwrot w zdrowiu, bo ile potem musisz wydać na to zdrowie? On mówi, a no tak, masz rację. Co wy o tym sądzicie? Tak? Co ty o tym sądzisz, Ela? Ja uważam, Ja że absolutnie zgadzam się z tobą. A poza tym, zobacz, na przykład ktoś mówi: o, to są takie drogie, ja muszę tyle wydać. Jak będziesz się dobrze czuła, będziesz zdrowa, to sobie pójdziesz na jakieś, do pracy na kilka godzin i już będziesz miała. To warto jeść. My pracujemy społecznie, bo nam nie trzeba. Tak, ale ja bym mogła na przykład iść i sobie do pracy, ale nie mam takiej potrzeby, tak? dokładnie. Także słuchajcie. Korzystajcie z tego, dajcie nam znać, czy chcecie jakiejś pomocy, ale pamiętajcie, że najpiękniejsze lata są jeszcze przed wami i możecie to po prostu z tego korzystać. Nie trzeba się starzeć. Ja sobie na przykład kości moje kiedyś miałam problemy, dzisiaj mam jak nowe. Miałam problemy z kręgosłupem, dzisiaj już tego nie mam. Elizabeth miała problem z kręgosłupem, dzisiaj nie ma. Mamy ludzi, którzy mieli problemy z rękami, nie mogli już utrzymać szklanki w ręku, dzisiaj cieszą się życiem i nie mają problemów. Także nie warto mieć problemów. Warto korzystać z tego życia. Dziękujemy bardzo. Także na razie i czekamy na komentarze.